Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Warum Kolarzyna, witam was serdecznie w kolejnej odsłonie, a dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym, jaki rower szosowy będzie dobry na początek. Będę się opierał na doświadczeniu, które zdobyłem przez to, jakie rowery w ostatnich, dajmy na to, 4 latach przewinęły się przeze mnie, które posiadam na chwilę obecną. Chcę wam przekazać moją wiedzę, jaką w tym momencie zdobyłem i pomóc wam w wyborze tego pierwszego wymarzonego roweru szosowego. Zapraszam. Jak już szukacie filmy tego typu, to wiem, że jesteście troszkę tak rozjechani z tym, który wybrać, każdy mówi co innego, a może to, a może tamto, a ja wam powiem jedno. Na przykład tak, na początek najlepsza będzie rama karbonowa, najlepiej z najlepszego karbonu, pedały z pomiarem mocy, oczywiście muszą być tarcze, bardzo drogie koła, rower ważący nie więcej niż 7 kg, co tam jeszcze, no najdroższa, największa owijka, karbonowe, bardzo super twarde, ale zarazem lekkie siodełko i co jeszcze, najbardziej wypasiony licznik, jaki tylko się da, taki najlepiej, żeby energię pobierał z baterii słonecznych, które są wbudowane w tym liczniku. Najdroższe oczywiście lampeczki, jakie tylko możecie znaleźć na rynku. No i co? No i tyle. Dobra. Dobry żart na początek, ale zmieniamy maszynę i zaczniemy od podstaw. Od podstawy podstaw. Wracamy do realiów, czyli nie zaczynamy od najwyższej półki, gdzie po prostu ktoś, kto zaczyna kolarstwo szosowe, na pewno nie będzie chciał wydać takich pieniędzy na jakiś tam rower, ale będzie chciał się spróbować w tym, co jeszcze nie wie, czy do końca pokochał, bo kolarstwo jednak ma swoje minusy, jakim jest na pewno niewygodna pozycja. No, jazda też nie jest super jakoś komfortowa, ale jest tego mega fan. Prędkość, radość, wolność i można jeszcze tak długo wymieniać, ale są te konsekwencje, które naprawdę powodują to, że kolarstwo szosowe może nam się obrzydzić, a między innymi jest to zły wybór roweru na początek. Przed nami jest mój pierwszy rower szosowy. Jest to Cross Vento jedyneczka z 2013 roku. Jedną dekadę ma za sobą. Od takiego roweru zaczynałem, mimo że wtedy nie miałem pojęcia nic o pozycji, o siodełku, o sprzęcie. Kupiłem ten rower oczami. Tak jak mówię, ja ten rower kupowałem oczami. Chciałem mieć pierwszy rower szosowy i go miałem i mam na razie do tej pory. Kolejnym rowerem, jaki był w moim posiadaniu, był już rower karbonowy. Był to Focus Isalco Race 2018 roku. Jak dobrze pamiętam. Po prostu kosmos, przeciwieństwo tego roweru. Nawet nie ma co porównywać. Później wleciał Scott Speedster chyba 40. Wszystkie te trzy rowery były na szczękach. Potem wleciał Fuji Altamira, też był na szczękach. I dopiero kolejne trzy rowery, czyli KTM, który możecie zobaczyć na ostatnich filmach. Potem był Trek Domane aluminiowy. No i przed chwilą widziany Fuji SL. Na co zwrócić największą uwagę, żeby jako osoba, która chce spróbować, chce zasmakować kolarstwa szosowego, na co musi zwrócić uwagę na początku, żeby nie zrazić się do kolarstwa szosowego. Przede wszystkim ja, gdybym miał teraz ze swoją wiedzą kupować
nowy rower szosowy, na pewno zwróciłbym uwagę na teren, na jakim będę się poruszał. Co tutaj Woron Koleżyna ma na myśli? Przede wszystkim górki. Mając doświadczenie na wysokich górach typu do 1000 metrów, no możemy tak powiedzieć, do 1000 metrów, gdzie te góry są długie, gdzie podjazdy są naprawdę strome, czasami zjazdy są, powiedzmy, nie wiem, tam dajmy na to 15, czy miałem okazję jechać na szczękach przy chyba 18 wtedy było procent, przy klasie hamulców, które są dostępne w tych najniższych grupach szosowych, jest to po prostu porażka. A dlaczego tak twierdzę? Zapraszam Was na film, gdzie pokazuję, czym różnią się dwa systemy, które stosowane są w hamulcach szczękowych. System pivot i dual pivot. Zobaczycie sobie, jaka jest różnica. Najprościej tłumacząc, chodzi o to, że w jednym pivocie te szczęki po prostu nie dają takiej mocy jak przy podwójnym pivocie, gdzie mamy równomierne naciskanie na obręcze naszych kół i to hamowanie jest efektywne. Dlatego propsi, kiedy jeszcze jeździli w swoim czasie na hamulcach szczękowych, mogli hamować dobrze. Wiadomo, warunki atmosferyczne, jeśli chodzi o śnieg, deszcz czy jakieś w ogóle inne mokre warunki, no te hamulce wtedy trochę mogą zawodzić i być niebezpieczne, ale to nie wyklucza ich z tego, żeby nie kupować takich rowerów na początek, a po prostu nauczyć się spróbować tego sportu nawet na takich hamulcach, ale gdzie mamy, no, gdzie po prostu tereny nie są super górzyste, a wiadomo, po super górach, no to już w tej chwili mamy możliwość kupna po małej dopłacie hamulców tarczowych, może i mechanicznych, ale jak się okazuje, nie są takie tragiczne, bo zaraz zobaczycie drugi rower, gdzie są tam hamulce tarczowe mechaniczne. Tutaj kwestia tego, czy będziemy śmigali, uczyli się kolarstwa na górkach dużych, czy nie. Kolejną kwestią, geometria. Bardziej skupiałbym się na rowerach geometrii typu Endurance. Endurance. Nie wiem, jak to się wymawia, ale wiadomo, o co chodzi. Ta rama jest mniej więcej właśnie endurance'owa, gdzie bardziej agresywną ramę mielibyśmy, no po prostu tak jak w typowo areo rowerach mamy tą geometrię typowo ostrą, agresywną, gdzie będziemy to czuć na całym ciele. No, gdyż rower nie tłumi tak drgań przy tej agresywności. Także skupiamy się na tym, żeby było na początku wygodnie. Im tutaj mamy większą główkę z przodu, tym po prostu jest wygodniej, im mniejsza, bardziej agresywna i bardziej czujemy wibracje na kole. Ten rower ma, ze względu na trendy, jakie wtedy bywały, czyli opona mieściła się maksymalnie 25 mm, teraz jest założone 23, czyli hardkorowo kiedyś, teraz mamy troszkę inne systemy, nawet propsi już jeżdżą na 28, gdzie okazuje się, że niekoniecznie jesteśmy wolniejsi, skoro oni tak jeżdżą, to coś musi w tym być. Czym drugą kwestią będzie dla mnie bardzo ważną, żeby można było wsadzić jakąś większą oponę niż 28 mm, gdzie to jest zazwyczaj już teraz jest standard, 25-28, ale żeby można było nawet to 32-35 założyć, żeby na przykład od razu nie zrazić się tym, że będziemy się bali jeździć na takich cienkich oponach. No 25 dla niektórych to już jest bardzo cienka opona, a już nie wspomnę 23, to już jest no tragedia. Także tak, patrzymy na geometrię, żeby była jak najmniej agresywna, żebyśmy mogli swoje plecy przyzwyczaić do tego, ręce, pozycje i ogólnie nasze ciało.
No niestety, siodełka, nie będziemy mogli sobie wybrać siodełko, musimy z czasem pod siebie dostosować. Jeśli będzie bolał zadek, to nie zrażamy się od razu, bo to nie znaczy, że akurat to siodełko jest złe, czy wszystkie są takie złe, bo tak nie jest. Ja jadąc powiedzmy 400 km na dobrym siodełku, dobranym pode mnie, jestem w stanie jechać bez bólu, także da się, można, tylko po prostu trzeba poeksperymentować. Tak samo tyczy się tutaj mostków agresywnych, mniej agresywnych, możemy przekręcić mostek, żeby była pozycja trochę wyższa, nie wstydzimy się tego, możemy jeździć na początku bardziej wyprostowani, żeby złapać bakcyla na tą szosę, pokonywać coraz większe kilometry, coraz szybciej i z czasem, jak się rozciągniemy, tą pozycję opuszczać. Mamy geometrię na szybkiego, mamy hamulce, mamy koła. Na pewno koła w tanich rowerach, czy nawet w tych droższych, nie będą jakieś superowe. Zwróćmy uwagę, żeby były chociaż na łożyskach maszynowych. Będzie ciężko, ale zwróćcie uwagę na to, bo będzie Wam łatwiej serwisować i te koła pojeżdżą Wam trochę dłużej. Osprzęt. Jeśli chodzi o osprzęt, ja osobiście uważam, do tej pory uważałem, że Sora jest taką podstawą podstawy, żeby się nie zrazić do kolarstwa, ale okazuje się przy następnym rowerze, że Claris naprawdę daje radę, ale to tylko zależy od tego, jak są poprowadzone linki w rowerze i jak ma się praca naszego osprzętu. Tutaj, jak zauważyliście, mamy jeszcze stary system, czyli 3 zębatki z przodu, z tyłu było 8. Także tutaj mamy naprawdę dla amatora. No teraz też myślę, że można znaleźć 3 blaty z przodu, ale wiecie, żeby już być większym propsem, szukajcie bardziej 2 zębatek z przodu, bo jak się okazuje, nie jest to aż takie straszne, a będzie nam łatwiej po prostu i szybciej progresować z czasem. Właśnie, jeśli chodzi o ten osprzęt, to nie bójmy się Clarisa, nie bójmy się Sory, to nie jest żaden wstyd, bo dlaczego? My dopiero próbujemy, zaczynamy, może się okazać, że po prostu ta grupa podstawowa jest dla nas najlepsza. Z doświadczenia wiem, że pomieszałem kiedyś Ultegry z przodu Blat Korbę pomieszałem z, to był Claris i chodziło, wymieniłem tylko po prostu łańcuch na 11-rzędowy i wszystko działało. Mieliśmy korbę z wyższej półki, osprzęt był trochę niższy, ale już tam kilka watów mocy oszczędziliśmy na korbie z tej prawie najwyższej półki. Jeśli chodzi o to, czy karbon, czy aluminium. Może zapomnijmy na razie o karbonie, my mamy się zakochać w kolarstwie i progresując odkrywać kolarstwo na nowo, co jest to naprawdę fajnym uczuciem, kiedy kupujemy po jakimś czasie kolejny rower level wyżej i mamy bardzo fajną satysfakcję z tego, jak zmienia się to bardzo, mimo że robimy dalej to samo, ale zakochujemy się jeszcze raz od nowa. Do tego karbon czy aluminium wrzucimy trochę później. Przerzucę teraz rowerek na Treka i będziemy rozmawiać dalej. Magia filmowania ukazała nam kolejny rower. Jest tutaj aluminiowy Trek Domain AL2. Jest to aluminiowy rower, typowo endurance'owy, z bardzo, 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 podkreślę, bardzo wygodną geometrią. Mamy bardzo wysoką pozycję, gdzie praktycznie równo z siodełkiem. Ja przy 1,80 m sobie tutaj poczyniam i jeżdżę. Jest bardzo fajny dla pleców, czyli idealna geometria dla kogoś, kto chce zacząć.
Mamy tutaj tarcze mechaniczne. O, nawet działają. Gdzie bardzo mnie zaskoczyło to, bojąc się wcześniej, że tarcze mechaniczne nie hamują. Hamują bardzo dobrze, jeśli je dobrze ustawimy, jeśli będą dobrej klasy tarcze i dobrze dobrane do tego klocki, to to naprawdę hamuje. Na pewno dużo łatwiejsze są w serwisowaniu, bo mamy tylko linkę. Musimy dbać o regulację tych hamulców i jest wszystko ok. Może jak już jesteśmy przy tym domanie, jeszcze będzie bardzo ważna kwestia. Tutaj mieszczą się opony do 38, chyba nawet więcej, co daje nam możliwość założenia naprawdę szerokich opon i w cudzysłowie możemy go wziąć jako gravela i pojeździć sobie po lesie czy jakichś tam shooterkach, innych tam nierównych, nieasfaltowych drogach. Także bardziej uniwersalny rower. Myślę, że bardzo fajna propozycja dla tych, którzy lubią sobie pojeździć trochę poza szosą i zjechać z trasy, popodziwiać, ale mieć dalej rower szosowy. Mamy tutaj jakieś tam mocowania na bagażnik, mamy mocowania na, nawet tutaj mamy mocowania na jakieś tam różne sakiewki. I teraz bardzo ważną kwestią, właśnie fajnie, że jest w tej chwili ten rower. Tutaj kwestią będzie fundusz, jaki posiadamy na to, żeby zacząć naszą przygodę z szosą. Jeśli wiemy, albo spróbowaliśmy gdzieś wcześniej pojeździć na szosie, ale na przykład nie jesteśmy pewni swojego rozciągnięcia ciała i albo nie chcemy w zaparcie iść od razu typowo w propsa i trochę się przemęczyć, przeboleć kilka wizyt u fizjo i być od razu agresywnym kolarzem mimo początków i szaleć, więc tam na przykład lepsza byłaby opcja tamtej geometrii. Tu mamy bardziej wygodny, bardziej uniwersalny rower i dla porównania mniej więcej przy dzisiejszych cenach za tamten rower trzeba dać nowy, teraz powiedzmy trochę o cenach nowego, mniej więcej 3000 zł. Tutaj ten nowy kosztuje jakieś chyba 4700. Karbonowe rowery, no tutaj no już ceny na pewno będą szły dwa razy więcej niż te aluminiowe ze względu na ramy. Ale jeśli chcemy sobie naprawdę, naprawdę spróbować, to polecam zajrzeć na jakieś portale aukcyjne i rozejrzeć się za używanymi aluminiami, używanymi rowerami aluminiowymi na ramach aluminiowych i po prostu spróbowania tańszym kosztem. Wiadomo, zazwyczaj trzeba coś tam podrobić, ale zawsze można mniej stracić na tym, że coś tam wymienimy, jakąś linkę, lekki serwis i w razie W, jak nam nie pójdzie, w podobnej cenie odsprzedamy ten rower i nie będziemy płakać, że straciliśmy dużo pieniążków. Nie wiem, jeśli chodzi o karbon, to już musimy być pewni. Musimy być pewni tego, że będziemy chcieli już się bardziej rozwijać, myśleć o jakichś wyścigach. Sami chcemy pobijać jakieś swoje rekordy. I bardzo fajną, ciekawą kwestią jest to, jak jedziemy na dłuższe dystanse. Mam tu na myśli 200 km wzwyż, no powiedzmy do 150, zależy z jaką prędkością będziemy jechali. Mimo że ten jest naprawdę wygodny rower, ma już karbonowy widelec, bardzo ważną rzeczą właśnie dla mnie jest to, żeby na początek mimo to szukać już z karbonowym widelcem. Tego zapomniałem wcześniej powiedzieć, bo no robi taką robotę, że przy robieniu 200 km bez karbonowego widelca, z karbonowym widelcem, no jest naprawdę kosmos. Różnica na plus dla karbonowego widelca. No tu tak śmiesznie, bo tu była założona standardowo korba z kwadratem, supportem na kwadrat. Teraz było przemienione na Halotecha od Shimano.
więc nie mamy w tej chwili korby. Cóż tutaj mogę jeszcze powiedzieć na początek? Myślę, że nie ma co się rozwijać o tym osprzęt typu A, czy 11-rzędowa 105, czy Dura Ace, bo chcę przejść sobie z Clarissa. To już bardziej film dla tych, którzy są już bardziej zaawansowani, nawet początkujący, zaawansowany, nazwijmy to, to wtedy tak. Tu temat taki, że zaczynamy, a nie rozwijamy się. Więc tak, na pewno nie bać się jakichś tam mechanicznych hamulców. Bardzo ciężko w tych niższych budżetach będzie znaleźć koła na sztywnych osiach. To już jest temat przeze mnie przetestowany na tej zasadzie, że nie chciałbym już nie mieć rower. Nie chciałbym już mieć rower, który nie ma sztywnych osi, bo jest naprawdę przepaść i dla bezpieczeństwa, i dla prowadzenia roweru. Może tak. I tak się rozgadałem, bardzo się rozgadałem. Zróbmy tak, że w komentarzach będziecie pisać jakieś pytania i po prostu jak nazbiera się tych pytań więcej, to postaram się wam przekazać moje doświadczenie zdobyte na rowerach, których jeździłem, jak to wygląda w praktyce z mojej perspektywy. A teraz was zapraszam na wszystkie moje media społecznościowe, Instagramy, Facebooki, zapraszam na strawy do klubu Szoso po Szosie i zapraszam was na śledzenie mnie w lipcu na tegorocznych pierwszych w historii mistrzostwach świata w ultra kolarstwie, które odbędą się na terenie Polski. Pytajcie, piszcie i do następnego. Trzymajcie się. Hej!